Dzień dobry szanownemu Państwu. Pozdrowienia jak zwykle z Tanzanii. Pogoda jest jaka jest, pada deszcz. Chciałem Wam coś miłego pokazać. No nie udało się, bo po prostu pada 3 dni, ale chcę Wam zaprezentować coś z życia, to znaczy naprawy, remonty w domu i co się z tym wiąże, czyli nazwa Fundi. Ja już wspominałem trochę o Fundi, kiedy mieliśmy następne uszkodzenie dachu i wlewała się woda, ale to było tylko wspomnienie. Co to jest Fundi? Fundi to są fachowcy. To są ludzie, którzy zajmują się naprawami, którzy zajmują się budowami, remontami. I tak jak tam u nas w Europie są to fachowcy różnych branż, tak samo tutaj oni też reprezentują różne branże. Z tym, że z moich obserwacji, co wynika, ci wszyscy fundi to nie są fachowcy, którzy schodzili jakieś szkoły ukierunkowane w tym zawodzie, potem nabierali praktyki i stali się coraz lepsi i wykonują swój zawód w sposób profesjonalny. To wygląda inaczej. To są ludzie, którzy są przyuczeni, w większości nie znają zasad, dlaczego coś funkcjonuje. Robią to tylko tak, jak im przedstawili koledzy i uważają, że to jest dobre. Na sam początek to pokażę Wam, jakimi narzędziami przede wszystkim dysponują tutaj fundi, bo to jest kuriozalne, ale taka jest prawda. Podstawowym narzędziem pracy fundi, o, jest taki młotek. Najlepiej właśnie, żeby był jeszcze w amerykańskich barwach. Taki właśnie też kupiłem, chyba za jakieś 3 euro, nie więcej. Drugim podstawowym narzędziem jest tego typu śrubokręt. To jest ten krzyżakowy mają, albo płaski i to jest praktycznie wszystko. Może być czasami trochę mniejszy, ale rzadko. Do tego naturalnie kombinelki. Pamiętam jeszcze, jak mój święty pamięci dziadek nazywał je kleszczykami. Może ktoś z Was to pamięta jeszcze z przeszłości. Kleszczyki. Do tego piła do metalu. No, ta jest trochę lepsza, bo nawet są gorsze. Bardzo ostra, trzeba na palce uważać, bo można sobie naprawdę nieźle się skaleczyć. Ciekawostka, udało mi się też kupić piłę do metalu. Zobaczcie, jakiej produkcji tutaj w Tanzanii, polskiej produkcji, ale jakość tej piły lepiej nie komentować. W Polsce na pewno takiej jakości kupić się nie da. Jest jeszcze jedno ważne narzędzie, ten winkiel. Ale to jest praktycznie narzędzie nieużywane. Można go kupić, ja skupiłem do swoich potrzeb, ale tutaj praktycznie ludzie go, czyli fundi, nie używają, bo, no bo po co? Przecież można wszystko zmierzyć na oko. To jest najlepsza miara. No dobra, zaprezentowałem Wam podstawowe narzędzia, którymi dysponują fundi i jedziemy z tematem dalej. Temat może być często śmieszny, ale jest prawdziwy, bo taka tutaj jest rzeczywistość. Ja mogę Wam tylko przedstawić najlepiej to, co sami tu przeżyliśmy. Nie chcę szukać przykładów gdzie indziej, tylko to, co tu w tym domu, gdzie mieszkamy, przeżyliśmy, wystarczy, żeby opisać Wam, zaprezentować pracę fundi. A więc jak tu wprowadziliśmy się, okazało się, że jest masa rzeczy do naprawy i do wyremontowania. Pierwsza rzecz, instalacji elektrycznej. Potrzebowaliśmy jedno nowe gniazdko do lodówki, żeby zamontować. Więc tak, no rozmawiamy z właścicielką domu, ona przysyła do nas fundi, przychodzi 3 ludzi do zamontowania jednego gniazdka. 3 ludzi. Narzędzia, coś takiego jak mówiłem, plus taka ogromna szlifierka kątowa. I co? Przystępują do wykonywania swojej pracy. Jeden bierze tą wielką szlifierkę kątową z taką, bo taka tarcza, no nie wiem, 25 cm, tnie w płytkach, ile wlezie. Nie patrząc w ogóle, jak długa jest ta puszka potrzebna do miasta, bo wyciął po prostu jakiś tam otwór. Cała kuchnia w tonach kurzu, nie widać nic. No my stoimy już z moją małżonką, z takimi oczami, patrzymy, co się dzieje, no ale dobra, my tu jesteśmy kilka dni, nie mamy żadnego pojęcia,
co oni robią i jak robią. Wycięli to, potem, to znaczy wyciął jeden, dwóch stało się przyglądało. Ten, który wyciął, potem stał i się przyglądał, jak następny osadzał puszkę, ale nie na gipsie, jak to się robi, tylko cement i piasek na jakimś tam betonie. Zrobili to, powkładali przewody, to znaczy zawsze zmieniając się, tam pracowało maksymalnie dwóch, jeden zawsze stał na boku, udało się to zrobić. Co się potem okazuje? Otwieramy jedną szafkę w kuchni, zaraz obok lodówki i jest tam naturalnie gniazdko przygotowane. Tyle, że o tym nikt nie wiedział. No ale, jak mówiłem, rzeczywistość, takie są fakty. No dobra, przystępują potem fundi naprawy oświetlenia w naszej sypialni. Tam jest takie oświetlenie, taka taśma LED, którą można to znaczyć, no na pewno można zmieniać to, te wszystkie kolory i tak dalej. No, co się okazało, u nas ktoś zgubił ten do sterowania ten pilot, no i nie można było zmienić far, tylko cały czas to migało. No, fundi poglądali, o, to będzie bardzo droga naprawa, to trzeba wszystko nowe zmieniać, trzeba kupić nowe, będzie to kosztowało około 1 000 000 szylingów. No ja tam już trochę to zrozumiałem, jak oni myślą, czym się kierują. I mówią, ludzie, to jest po prostu bzdura, można kupić ten nowy sterownik z tym pilotem i to wszystko. No to po jakichś tam dyskusjach któryś z nich pojechał gdzieś. No jeszcze wtedy nie wiedziałem gdzie, pojechał gdzieś do jakiegoś sklepu, nie było go 2 godziny, czy tam 2,5. Wrócił z powrotem z tym sterownikiem, zamontował go. Tyle, że to coś nie pasuje i do dzisiaj mamy tam tylko światło niebieskie. No. Ale no jak mówiłem, mamy tam też inne oświetlenie, więc można z tym żyć. No i nie kosztowało to 1 000 000, tylko jak się potem okazało, taki sterownik kosztuje 38 tysięcy funtów. Ale ci ludzie, wykorzystując naiwność, niewiedzę posiadaczy domów, choć ludzie mają kompletną niewiedzę, usiłują w taki sposób zarabiać dobre pieniądze. Ja zrobię to też krótką przerwę, żeby wam pokazać to, co sfilmowałem już w domu, jak jest to montowane, jak jest to zrobione, w jaki sposób oni to robią. Tam jest trochę moich opisów już, żeby nie powtarzać je. Pooglądajcie to, a potem jeszcze na chwilę wrócimy do zakończenia tematu fundi. Życzę miłego oglądania i dobrej zabawy i pewnie trochę śmiechu. Zobaczcie sami, tu na potwierdzenie tego, co wam opowiadam, mogę wam pokazać robotę fachowców, elektryków, tak zwanych fundi elektryk. No widzicie, że naprawdę nie da się chyba zamontować prosto 3 segmentów do wyłączników oświetlenia. To wszystko jest krzywe, to wszystko wygląda jak wygląda i to jest uznawane za zupełną normalność. A tu znowu przykład pracy fundi murarzy. Zobaczcie na te łuki. Jaka jest różnica w prawej i lewej stronie. Lewa strona jest bardzo wąska, lewa strona jest bardzo szeroka, a promienie tych łuków są kompletnie inne. I jeśli chcesz komuś powiedzieć, że to ci przeszkadza, zrobi wielkie oczy i popatrzy się na ciebie, o co tobie się rozchodzi? Przecież to nie przeszkadza w życiu. Następny przykład. Można powiedzieć, że całkiem przyzwoite wiszące szafki w kuchni. No tak, bardzo przyzwoite, z tym, że one są na takiej wysokości, że sięgnąć ręką do górnej półki jest praktycznie dla mnie niemożliwe, a ja jestem dość wysokim człowiekiem, a już dla mojej żony praktycznie niewykonalne, nawet dostanie się do poziomu pierwszej półki. To nie wszystko. Zobaczcie, tutaj ktoś mądry sobie wymyślił, że te uchwyty nie pasują mu i nie trzymają, więc dorobili takie plastikowe coś, co urąga przyzwoitości. A dlaczego to zrobili? Bo te uchwyty, te takie, o, te metalowe, mają magnesy. Ale ktoś twierdził, że te magnesy nie trzymają. A dlaczego nie trzymają? No zobaczcie, nie trzymają, bo ta blaszka zamiast poziomo
jest założona pionowo, dlatego to nie chcę trzymać. Ale tego nikt nie sprawdził. Po prostu ktoś stwierdził, że to się nie trzyma tak, jakby chciał. No i tak piękne, dodatkowe. No nie wiem, co to w ogóle jest. Jakieś takie samozamykacze dorobił. No wygląda to koszmarnie, ale jeśli zapytasz się, dlaczego tak jest, no co to by się w ogóle rozchodzi? Przecież to jest dobre i nikomu nie przeszkadza w życiu. To jest to inne poczucie estetyki i postrzegania. Zobaczcie sobie teraz na połączenie sufitu ze ścianą. Ja zmierzyłem kiedyś z ciekawości tą różnicę z prawej do lewej strony. I to jest na długości około 1,60 m, 5 cm różnicy. To wszystko jest zrobione bez poziomicy, bez jakiejś linki, która będzie pokazywała stałą wysokość. Po prostu wszystko zmierzone jest na oko i na oko zbudowane. To jest następny przykład, jak tutaj pracują fundi i jaka jakość tego jest. A zobaczcie, jak jest zamontowana klimatyzacja. Po pierwsze, jest zamontowana w samym rogu, ponieważ za dużo pracy by już było ułożenie tych wszystkich rurek i przewodów, żeby gdzieś to po środku ściany, środek ściany jest mniej więcej tutaj, żeby to ułożyć, więc założono to w samym rogu i zobaczcie, jak jest poprowadzony przewód elektryczny do zasilania tej klimatyzacji. Po prostu przewód wisi w powietrzu, tutaj podpięty dwoma przewodami od puszki i jeśli zapytasz, no jak to wygląda, ludzie, no przecież to tak się nie robi. Każdy robi wielkie oczy i mówi, ciesz się, że masz klimatyzację w ogóle, co tobie to przeszkadza, o co tobie chodzi. To taki normalny standard, jak się tutaj robi. A tutaj widzicie następny przykład. Ktoś chciał mieć tutaj dodatkowe gniazdko, ale nie pomyślał o tym, że w tych przyciskach do oświetlenia nie ma tak zwanego przewodu zerowego, jest tylko fazowy i tak naprawdę tego gniazdka tutaj się bez zmienienia instalacji elektrycznych tak łatwo zrobić nie da. Ale zanim pomyślał, przyszedł ktoś ze szlifierką kątową, taką wielką, i po prostu wyciął trochę, potem sobie pewnie pomyślał, że nic z tego nie będzie, ale tak to już zostało. Nawet już ktoś zaczął wykuwać dziurę. No i pewnie ktoś się potem opamiętał, to nic z tego nie będzie. Ale to nikomu nie przeszkadza. Tak się robi, zostają naprawdę ładne flizy, kompletnie zniszczone, uszkodzone, nie interesuje nikogo. Trzeba się cieszyć, że w ogóle się flizem ma. Zadałem kiedyś pytanie, po co znajduje się ta dziura na suficie. Odpowiedź była bardzo prosta. No, dziura jest dlatego, że jak gdzieś tam będzie ściekała woda, to zamiast niszczyć sufit, będzie przez tą dziurę ściekała na podłogę. To jest ostatnia taka dziura jeszcze, która została w tym domu, bo resztę sam już zreperowałem i na szczęście ostatnio dach został też w miarę dobrze zreperowany i tutaj już więcej woda nie płynie. Ale tak było zrobione praktycznie na każdym suficie. Były po prostu dorobione dziury i jak gdzieś tam się dostawała woda, to ładnie przez te dziury woda sobie kropiła na podłogę. A tu jeszcze jedna taka opowieść, garderoba. Tu jest taki zamek zamykany na klucz. I w jednej takiej garderobie ten zamek był zepsuty, trzeba było to wymienić. Po pierwsze, cały ten zamek nie jest zamocowany śrubami, tylko nitami. No tutaj nawet tych nitów nie ma, bo się już nie zgodziłem po naprawie, żeby znów nie stało się taka sytuacja jak wcześniej. A mianowicie sytuacja była taka. Przychodzi fundi i narzędzia, które ma do zdemontowania tego zamka, to młotek i duży śrubokręt. I tłucze tym młotkiem, wygina to wszystko śrubokrętem do czasu, kiedy rozwalił lustro. No naturalnie, tu jest lustro. Na tych całych drzwiach, jeżeli rżniesz w to młotkiem i wyginasz takim wielkim śrubokrętem, no musi lustro się rozwalić. Koszty naprawy były potem wielkie, no naturalnie ktoś inny te koszty zapłacił. Ale taka jest wyobraźnia, tak się to naprawia, nie przemyśliwuje się niczego, po prostu
Tłucze się młotem, ile się da, może się uda, że to wszystko wyjdzie. Nie udało się, skończyło się na tym, że dopiero wziąłem wiertarkę, porządne wiertła, wszystko to wywierciłem i sam zdemontowałem, a fundi stali we dwóch i się przypatrywali, nie wiedząc co powiedzieć. W każdej z łazienek w tym domu powinno być też gniazdko elektryczne 230 V. No, szukałem, gdzie te gniazdka są i co się okazało? Te wszystkie gniazdka, które powinny być, są nawet niezamontowane i znajdują się z tyłu za lustrem. To znaczy, znajduje się tylko puszka i gołe przewody. Gniazdko jest niezamontowane. No, ale widocznie gniazdko jest nikomu niepotrzebne. Jak sami możecie się przekonać, temat napraw, usterek, czy jakichś tam remontów przez fundi, to naprawdę nie jest łatwa sprawa i trzeba tutaj znowu zrzucić na bok różowe okulary i jakieś tam wyobrażenie, że przyjedziecie na inny kontynent, czy to będzie Azja, czy to będzie to jak w naszym przypadku Afryka i wszystko będzie wyglądało w jakiś tam sposób podobnie do tego, co jest w Europie. Nie, tu nie ma żadnego podobieństwa. Na pewno można te rzeczy osiągnąć na takim poziomie, jaki by się chciało, ale to jest dostępne w samym centrum Dar es Salaam, w domach, gdzie mieszkają naprawdę bogaci ludzie. To ja wam nawet pokazywałem, jakie to domy są, ale to już trzeba za to odpowiednio płacić. I to robią w tym momencie, myślę, nie fachowcy tutaj z Tanzanii, ale to robią przede wszystkim ludzie z Indii albo z Pakistanu. Oni są naprawdę dobrymi fachowcami i potrafią wykonywać dobrą robotę. Naturalnie ceny takiej pracy są odpowiednio wyższe. Tu, gdzie my mieszkamy, to nawet byłoby ciężko takie ludzi sprowadzać, bo dojazd i tak i koszty byłyby ogromne. Poza tym to jest wynajmowany dom, nie jest nasz, więc inwestowanie w to tak duże pieniędzy byłoby całkowicie nieopłacalne. Nie pomyślcie sobie czasem, że fundi przyjadą do Was do domu jakimś firmowym samochodem, wyposażeni w narzędzia, zrobią najpierw oględziny, postawią jasno, co jest zepsute, co jest uszkodzone. Nie, nie, nie. Oni tu przyjeżdżają tym dala-dala, to znaczy takim busem, albo w lepszym wypadku może boda-boda, czyli tym takim motocyklista na motorze, który ich wozi. Narzędzia zapakowane mają w jakiejś tam torbie na zakupy. Nie ma tego zresztą wiele. No i tak przychodzą. Zaczynają oglądać i metodą prób i błędów starają się naprawić. Jeśli coś nie działa, to próbują to podłączyć inaczej, przełączyć inaczej. Oni nie umieją po prostu nic innego. Pewne technologie, które są dla nas powszechnie znane i bez nich sobie nie wyobrażamy, na przykład naprawy instalacji elektrycznych, tutaj są, z tego co ja zapoznałem, są nieznane. Tutaj technika do łączenia dwóch przewodów, to jest zdjęcie dwóch przewodów, skręcenie ich i zaizolowanie taśmą izolacyjną. Nie wiem, kiedy ostatni raz w Europie taką techniką było coś robione. Zresztą nie trzeba patrzeć daleko, bo tu na przykład, zobaczcie, na to połączenie przewodów, to jest czarny, izolowany kabel i tam można, po pierwsze z aluminium, nie z miedzi, po prostu te przewody są ze sobą skręcone i nie zaizolowane. To jest normalne i tak jest wszystko robione. To można się jeszcze cieszyć, że w domach w środku instalacja jest jakoś tam lepiej schowana, ale jak się coś tam odkręci i chce się wymienić samemu, trzeba uważać, żeby nie doznać porażenia elektrycznego, bo jest to już niebezpieczne. Następna ciekawa historia z fundi to była historia z hydraulikami. No też jesteśmy tutaj kilka dni, nie wiedzieliśmy jeszcze wszystkiego, jak to działa, bo to było trochę chaosu. Chcieliśmy szybko ten dom mieć. No patrzymy, w kuchni jest zatkany odpływ wody ze zlewu. No cóż, no trzeba wzywać fundi. I jak zwykle taka sama procedura. Przychodzą fundi za kilka godzin, dwóch ludzi, jeden stoi się przygląda, a drugi co? Odkręca te wszystkie podłączenia rur pod zlewem
i cała woda, która się znajdowała, została wylana na kuchnię. Wszystko to, co było w zlewie i brudna woda, bo to taki podwójny zlew jest, wszystko zostało wylane na podłogę w kuchni. A to jest nie wszystko. Ten człowiek potem stwierdził, że musi to przetkać. Ja byłem po prostu zszokowany, nie wiedziałem, co mam mówić, nie wiedziałem, co mam robić, bo widzę, że jedyną techniką przetkania tego zlewu, jaką ma ten człowiek, to jest wlewanie wody do rury i próbowanie, kiedy to przejdzie na drugą stronę ściany, bo tam już było następne połączenie rurowe, które można otworzyć i będzie to jakoś udrożnione. No nie udawało mu się z tym udrożnieniem, po około 10 minutach cała kuchnia była pod wodą. Wody tam stało no, dobre 2-3 centymetry. Ja myślałem, że wyjdę z siebie. Trochę się zdenerwowałem, zareagowałem i ci ludzie zaczęli to w końcu najpierw sprzątać. Musieli tą wodę usunąć. Kiedy usunęli wodę, naturalnie dalej nie wiedzieli, co mają robić. Wyobraźcie sobie, że tutaj coś takiego jak taka sprężyna do przetykania rur jest nieznana. Oni tu montują te rury kanalizacyjne tak, żeby co jakiś tam metr albo na każdym zdjęciu przynajmniej można mieć było jakieś dojście rewizyjne i takim śrubokrętem tam coś tam powpychać i spróbować przetkać. No i tak jak mówiłem, to jest nieznane, tak proste narzędzie jak tak zwana żmijka. Na pewno wiecie, co to żmijka jest, już mówiłem, taka spirala do czyszczenia rur. Jak ja pokazałem jednemu z tych hydraulików coś takiego w internecie na zdjęciu, to uwierzcie mi, to nie jest kłamstwo. Ten facet złożył ręce, klęknął na ziemi i mówi, błagam cię, jeśli możesz, załatw mi coś takiego, to ja tu będę najlepszym hydraulikiem w całej dzielnicy. To jest prawda. Ludzie, jeszcze raz jak wam powtarzam, to są rzeczy, z którymi się zderzamy, ale wcześniej nie mamy pojęcia. Dla nas może być to śmieszne, ale jak macie całą kuchnię pod wodą, to można się też popłakać. Na szczęście nie mieliśmy tam żadnych produktów powkładanych w te szafki, bo inaczej byłaby tragedia. I tak bardzo skrótowo, to jest bardzo skrótowo, to chciałem wam pokazać, jak tutaj pracują ci wszyscy fundi, tak zwani fachowcy, bo na tym można by się było rozwodzić następną godzinę, ale to by było pewnie już potem nudne. Ale życie jest właśnie takie jest. Dlatego jak mówię, nigdy nie zakładać tych różowych okularów, nie mówić sobie, że ja tu przyjeżdżam jak król życia i będę przez wszystkich wielbiony, bo zderzę się z rzeczywistością, tak jak z dwumetrowym murem i będę walił głową do takiego czasu, kiedy zrozumie, że to wszystko wygląda inaczej. I tym, myślę, realistycznym akcentem chciałbym przekazać wam pozdrowienia z deszczowego Dar es Salaam i myślę, że następne materiały, które wam przedstawię, może nam się będą podobały, mam taką nadzieję. Na pewno będą realistyczne, na pewno nie będzie tam nic w krzywym zwierciadle przedstawione. Wszystko będzie tak, jak jest, takie, jak życie tutaj panuje. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia i do zobaczenia.